przyjaciół Wiśniarzym. Bardzo serdecznie Was witam tutaj na spotkaniu Czeski Czwartek. Już jest tradycyjne, bo drugie. Czeski Czwartek od tego momentu, ponieważ się ciągle uczymy, będziemy robić o pół godziny później, czyli oficjalnie zacznie się o godzinie 20, ale czyli gramy o 20.20. Ale to trzeba było im mówić. Ale my jeździmy na pół. I to będzie tylko między nami. Widzimy to tak, że to siupnie, ale nam to nie rzekaj. No. Muzycy się o tym nie dowiedzą. To jest tylko informacja tutaj dla nas, przyjaciół pieśniarzy. Czeski Czwartek istnieje dzięki zaangażowaniu Dawida Alfika Dewetera, którego już wszyscy znacie, to jest ten pan Zalman. W Pradze pracuje jako dźwiękowiec, na przykład teraz też w Teatrze Semafor, czyli słynnym teatrze z długą historią. Proszę się popatrzeć na YouTube'a i na Wikipedii, co wszystko się można interesującego dowiedzieć o tym miejscu, gdzie Dawid teraz pracuje. I z nim oczywiście przyjeździa fantastyczny muzyk Honza Krupiczka, czyli Kasia Malmau. To są już nasi tradycyjni goście Czeskich Czwartków, którzy zawsze po prostu nas tak wprowadzą do miłej atmosfery i przyprowadzą tutaj zawsze sympatycznego, miłego, interesującego gościa z Czech. Tym razem jest nim Michał Braxatoris, którego serdecznie tutaj witam i bardzo się cieszymy, że go tutaj mamy. Michał Braxatoris to jest właściwie taki człowiek orkiestra. Zajmował się folkiem, rockiem, big beatem, poezją śpiewaną. Założył parę grup. I można powiedzieć też, że jest taką czeską celebrytą, ponieważ się pojawił w każdej możliwej telewizji, od czeskiej państwowej po takie komercyjne. Na przykład mogliśmy go parę razy widzieć w takim programie Śniadanie z Nową, to jest odpowiednik polskiego, Pytanie na śniadanie, gdzie właśnie Michał występował, ale taka ta... takie to jest to, kamery go po prostu nie zaślepiły, zna też zupełnie inną odwróconą jakby stronę tego pieśniarstwa, bo też ze swoją kapelą grał w ulicach Pragi i na Karlowie Moście dla turystów i dla zarobku oczywiście. Tutaj w Upieśniarzy już widzieliśmy go w zeszłym roku w czerwcu i tutaj pokazał nam taki nowy rodzaj muzyki. Jego specyficzny to była tak zwana muzyczka do kochania. Myślę, że parę piosenek z tego rodzaju pokaże się też, usłyszymy też w dzisiejszego wieczoru. A to, co jest właściwie najważniejsze, podczas tego jego koncertu czerwcowego Michałowi się udało nagrać nagranie, które przez ostatnie miesiące masterował, pracował nad nim, nagrywał, no tylko ci, którzy wiedzą, którzy robią płytę, tak wiedzą, ile z tym jest pracy. On tę pracę zrobił i po prostu przywiózł nam płytę, przywiózł nam nagranie z tego koncertu, które zrobił tutaj, w Pieśniarzach i właśnie tutaj w Pieśniarzach będzie też ta płyta ochrzczona. Możemy się cieszyć się chyba na końcu koncertu. Będziemy mogli sobie tę płytę potem też kupić. Czyli dziękujemy. Dziękujemy, że przyjechałeś. Jeszcze z organizacyjnych rzeczy tylko chciałam powiedzieć, że najpierw po prostu mamy tutaj Dawida, a potem zapraszamy na koncert Michała, chyba z krótką przerwą. Dziękujemy, że przyjechaliście znowu. Dobry wieczór.